Dzień dobry państwu. Wszem wobec wita kapitan Lisowski. Mój dzisiejszy gość już po raz kolejny, czyli Tomasz Gonerus, zawodowy trader giełdowy. Cześć. Dzień dobry, witam. Witam kapitanie, witam państwa. Szanowni państwo. Pisaliście mi, że brakuje wam kogoś, to by na moim kanale też coś powiedział więcej, lepiej na temat kryptowalut i zasadniczo Tomasz jest właśnie taką osobą, ale zanim te krypto, to one są pewnym dodatkiem do czegoś, co należałoby zacząć od początku, czyli CBDC, czyli coś, co banki centralne wymyśliły, kiedy zobaczyły, że kryptowaluty i blockchain dają zarobić. I one postanowiły też się w tym jakoś odpowiednio odnaleźć. Dla wielu jest to po części teoria spiskowa, że będzie przymuszenie do tego, żeby z gotówki rezygnować, aby w to iść. Różnie można na ten temat patrzeć. Przyglądać się należy, ale najpierw trzeba wiedzieć, co to jest i z czym to się je. A do tego, uważam, Tomasz jest w sam raz. Jeśli się będzie Państwu podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału. Polecam też kanały społecznościowe Tomasza, zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, oraz Zachęcam do dawania rady z reklamami i do tego, żeby rozpatrzeć. Zachęcam, zapraszam, by wspierać mój kanał poprzez YouTube, a Patronite teraz wszystkie inne metody, jakie wskazałem w opisie kanału. A teraz już Tomek. CBDC. Dobrze, to zaczniemy, zaczniemy. Postaramy się tutaj zrobić tak zwaną to w sposób bardzo prosty i przejrzysty, nie zawiły jak, żebyśmy po prostu nie rozczulali się nad jakimiś tam naprawdę detalikami, szczegółami, tylko w prosty, standardowy, jak przystało tutaj na kanał kapitana, czyli jakby dać odpowiedź, I co to, to jest SIPA, to w prosty sposób SIPA to jest narzędzie do przenoszenia materiałów sypkich. I taka prędka odpowiedź powinna być i nastąpić. Tak samo, co to jest CBDC. CBDC. Zaraz sobie tutaj przyjdziemy jeszcze, ja tutaj udostępnię Wam, żebyśmy sobie zobaczyli. O, pytanie moje, czy widać ekran? Widać. Super. No to zaczniemy. CBDC to jest tak zwana, można by powiedzieć, przysłowiowo odpowiedź banków centralnych na to, na powstanie Bitcoina. To jest odpowiedź banków centralnych na powstanie Bitcoina. I teraz tak skrót CBDC to jest Central Bank Digital Currency. Jak sobie tutaj popatrzymy na to, to pierwsze jak gdyby kryptowaluty, znaczy pierwsza kryptowaluta, która powstała, no to właśnie Bitcoin. Bitcoin, można powiedzieć, że dzień, jak gdyby powstania Bitcoina datuje się na 3 stycznia 2009 roku i wtedy został jak gdyby wykopany pierwszy blok, to był Genesis, czyli jak gdyby pierwszy blok na tym Bitcoin został wykopany i to można uznać są datę 3 stycznia 2009 roku. Za jak gdyby powstanie Bitcoina. Nie od tego wszystko się zaczęło. No i teraz tak, my sobie tutaj porozmawiamy o tym, co to jest to CBDC, bo po iluś tam latach funkcjonowania Bitcoina, po jego wzrostach, spadkach i generalnie tutaj różnego rodzaju nastrojach na tych kryptowalutach. I jak gdyby kopiowaniu tego bitcoina, bo wiadomo, tam powstało masę altów, może być, że top Alty powstały, potem powstały shitcoiny jakieś i następne jakieś, które też tam. To już jest naprawdę, można masę tego położyć Jest gąszcz. Tak, jest gąszcz, jakieś tam siby, nie siby przy tych coinach, co po prostu tylko są pompowane do góry. Ktoś na tym robi duże pieniądze, potem sprzedaje, jest puszczane, tak jak na przykład Luna albo inne takie coiny, które tam były i przed tym przestrzegamy. No i teraz tak, banki centralne zobaczyły, że jednak można na tym pieniądze robić i robi ktoś na tym pieniądze, czyli na tych bitcoinach i i na przepływie pomiędzy, pomiędzy jak gdyby tutaj odbiorcami i, i ci, co wysyłają te bitcoiny. I zobaczyły, że można na tym rączkę też położyć. No ale wiadomo, bitcoin to jest jak gdyby taka swoboda i to wolność, która tutaj obowiązuje ze względu na te blockchainy i, i jak gdyby sprawdzanie się tego bitcoina pomiędzy transferami. No i one wpadły na pomysł, że jeżeli, jeżeli bitcoin jest, to można, można swoją walutę cyfrową zrobić. I tutaj wpadły na pomysł, żeby zrobić też cyfryzację. Z tym, że e, troszeczkę to się nam różni CBDC od Bitcoina tym, że Bitcoin jest zdecentralizowany, czyli jak gdyby jest masę e, rozsianych po całym e, świecie. Tutaj będziemy się wdrażać, na przykład mówić e, tych blockchainów, które sprawdzają, jak gdyby te operacje, które są finansowane, e, które jak gdyby się e, dodatkowo jak gdyby. Sprawdzają, czyli robią te rzeczy checklisty, a na przykład tutaj CBDC to będzie takie scentralizowane, czyli banki, banki centralne będą miały ten swój pieniądz cyfrowy i dzięki tym pieniądzu, dzięki temu pieniądzu cyfrowemu będą próbować jak gdyby e, też manipulować gospodarką, można powiedzieć. Potem sobie powiem o plusach, minusach tego wszystkiego, bo jest naprawdę i dużo plusów, i dużo minusów. No dobrze, ale do CBDC dostęp będzie miał każdy Kowalski i Smith, czy nie? Będzie miał każdy Kowalski i Smith, w tym, że problem polega na tym, że Bitcoin on jest decentralizowany, a CBDC ma być scentralizowany. Czyli ogólnie nad tym będzie miało jak gdyby, łapkę położoną bank centralny. Czy to będzie albo Europejski sieć bank centralny, banków centralnych. Albo sieć banków centralnych, bo oni też do tego dążą, nie? No i można by powiedzieć, że, że może się sprawdzić, co dla niektórych właśnie ta, ta powieść Orłowska rok 1984 i to, że ostatnio często się słyszy ten cytat, że nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy, tak. bo, to, bo to będzie na tym też to polegało. No i teraz tak, CBDC y, ma swoje plusy, bo to będzie forma jak gdyby, znaczy my już, można by powiedzieć, że my używamy na, czy jak gdyby przelewach, to używamy praktycznie już też cyfrowego jak gdyby pieniądza, nie? Bo jak, tak. sobie, jak sobie spojrzymy na to, jeszcze dojdziemy. Do tego, że przelewy, płacenie kartą, że nie wiem, też jakieś tam teraz telefonem, nawet weszły płacenia, że płacimy sobie telefonem, to już jest jak, jak gdyby forma pieniądza, który jest elektroniczna, bo na przykład ja wysyłam ten pieniądz gdzieś, on potem wraca, też robimy sobie przelewy elektroniczne, to już też idzie elektronicznie. Są tutaj też plusy, bo znam dużo orędowników, którzy mówią: Dobra, ale nowe technologie wchodzą, możemy sobie to popatrzeć. Forma cyfrowa może być plusem właśnie tego pieniądza. Też na przykład, jak słyszę głosy, że takie CBDC będzie jak gdyby ograniczało pranie brudnych pieniędzy. No to, to jest też, że banki centralne mogą powiedzieć, że to będzie pranie brudne, że będzie ograniczone tutaj pranie brudnych pieniędzy, czyli, czyli będzie jak gdyby bardziej i większa przejrzystość tego wszystkiego, które tu się odbyło. No i teraz tak. Problem jeszcze z CBDC polega na tym, że ta waluta cyfrowa, która jest, ona może być programowana, czyli ona może mieć na przykład swoje terminy przydatności do użycia, albo może mieć termin, od którego zostanie, albo może być używana. Na to trzeba też zwrócić sobie uwagę, bo może być tak, że, że faktycznie ktoś dostanie wypłatę i nagle dostanie przykaz, że musi tą wypłatę w ciągu miesiąca mm, użyć. Coś takiego mi się kojarzy z y, cyfrowym yuanem, który tak, władze jest... chcą wprowadzić, czy już wprowadziły, i właśnie regularnie będą jakąś tamtego pulę, to się nazywa teraz chyba przepalanie, ale generalnie rzecz biorąc, będą dawali czas ważności wszystkim wa y wartościom, jakie będą wypuszczać, i w ten sposób sterować w odpowiednim momencie, mogą czym? Z zdolnościami płatniczymi swoich obywateli. Tak. Tylko jeszcze, wiecie, co jest bardzo niebezpieczne? Niebezpieczne jest to, że zawsze y pieniądz opierał się y na jak Kimś na jakimś, jak gdyby tutaj zabezpieczeniu, czy to było złoto, czy inne metale nieszlachetne, nie opierał się. A teraz jest w fa takiej fazie, że jest drukowany, jest drukowana masa tego wszystkiego. I tak samo tu może być, bo bierzemy sobie pod uwagę bitcoina, no to Bitcoin jest ograniczona. Znaczy ograniczona jest ilość bitcoina, który zostanie wydobyty, a CBDC to banki centralne mogą praktycznie mm, drukować, znaczy <laughs> drukować to będzie tylko wklepanie na komputerze ilość dodatkowych zeri, to będzie cały druk tego pieniądza cyfrowego do tego. Ale to co, jest, to, co jest minusem właśnie tego wszystkiego, to jest to, że bank centralny danego kraju zawsze był jak gdyby obok rządu. Tak. A, ten, a to, to właśnie połączenie tego pieniądza cyfrowego może połączyć bank centralny danego kraju z rządem tego kraju, co też stwarza na przykład duże zagrożenie w przyszłości. Bo... Ale ja tu widzę jeszcze, jeżeli by to była sieć banków centralnych, które pomiędzy sobą tym operują, to będzie przepływ informacji momentalny praktycznie między jedną a drugą częścią świata i przez to nie będzie już tej anonimowości. Nie, nie, nie będzie. To będzie wszystko, będzie bardzo przejrzyste, wszystko będzie tak sprecyzowane. Oni wszystko będą widzieć, co, co, co praktycznie będziemy chcieli, co mieli. Przykład, yy, yy, nawet takie, ta, ten pieniądz cyfrowy albo... Albo generalnie, też karty, którymi sobie płacimy, bo to będzie się opierało na tej zasadzie. To mamy przykład, co się stało w Kanadzie. Jeżeli tam rok temu były protesty w Kanadzie i, i kierowcy ciężarówek protestowali przeciwko nowym obostrzeniom, które tam wystąpiły, no i kierowcy je, protestowali jeżdżąc wolniej tam po autostradach, po miastach i zablokowali, zakorkowali wszystko. No to rząd kanadyjski zrobił coś takiego, że zablokował wszystkie karty płatnicze. Uh. I oni nie byli w stanie zatankować samochodu. I się korki rozładowały, bo ciężarówki nie były w stanie tankować samochodu. Korki się rozładowały i, i skończył się protest, nie? To hmm. można wziąć też pod uwagę e, takie coś, co się, co się może tutaj stać przy tym, nie? Ale mówię, to jest, to jest takie jedno z niebezpieczeństw, które są. I teraz tak e, mówię, nie mylić tego, że CBDC to jest to samo, co na przykład kryptowaluty, bo kryptowaluty to jest jak gdyby wolność, to jest jak gdyby osobno, bo nie jest to uregulowane w jakiś sposób. Chociaż powiem tak, że w styczniu tego roku BIS. Czyli taki bank rozrachunków międzynarodowych rekomenduje, że na przykład banki mogą trzymać w swoich portfelach do 2% ekspozycji na kryptowaluty. To jest, ale to pierwszy jest Dużo, czy bardzo mało? To jest dużo, bo kryptowaluty nie są jak gdyby uregulowane jeszcze, nie? Bo oni oni będą dążyć do tego, jednak ja uważam, żeby te kryptowaluty uregulować w jakiś sposób. Pana bo pewno. oni zalecają 1%, ale do dwóch maksymalnie, nie. I to jest jak na kryptowaluty dużo, i myślę, że w przyszłości na przykład taki Bitcoin będzie uregulowany, czyli będziemy nie, mieć takiej, nie będziemy mieć takiej wolności jak teraz przy tych kryptowalutach, tylko będziemy mieć tak, że będzie trzeba być nieanonimowym, czyli będzie trzeba podać swoje imię nazwisko, gdzie się zrobił przelew skąd dokąd na tym Bitcoinie. No i oczywiście konto, nie? Żeby to nie było tak, że ktoś sobie na jakieś lewe konto puszcza i idzie. Jak się zaczęła ta operacja na Ukrainie, Rosjan. No to w pewnym momencie jak Unia Europejska założyła sankcje na, na Rosjan, to nagle Bitcoin zaczął rósł, Bo oni wszystko zaczęli wrzucać w Bitcoina, po czym zaczęło to transferować dalej i się okazało, że nagle Bitcoin zaczyna jakoś tak się podnosić, bo tam miał te swoje dołki. Ale to też nie trwało mhm. długo, bo, bo wprowadzili na przykład inne obostrzenia. Na to i Ja jeszcze sięgnę po ten negatywny przykład. Mhm. E... Tego z FTX'a, sam Bankman Fried gdzie żebym źle nie powiedział, ale coina FTX-u używano do transferów na przykład pomocy dla Ukrainy, prawda? Tak. Coś takiego było. Tak, tak, tak. To dawało szybki, anonimizowany na jakimś etapie transfer na Ukrainę chociażby, tak? No to był, to był minus tego właśnie, że, że to padło na tego, ale. No, widzicie, to jest tak, jeżeli jakiś coin albo cokolwiek padnie, to, to nie jest tak, że to pada, bo pieniądze w rynku nie giną, one zmieniają właścicieli, nie? To, to trzeba sobie też zwrócić uwagę na to, Dokładnie. bo my myślimy, że na przykład ten, że to padło wszystko, ale ktoś z tego dużo pieniędzy wyciągnął, ktoś na tym zarobił, a kto został praktycznie z tym w portfelu albo tego, no to już inna sprawa jest, nie? Tak samo jak było z tą słynną luną, że luna, ten coin, on dojechał do praktycznie zera, i też to była presja na to, żeby żeby to spuszczać i sprzedawać. Nie, ktoś na tym ogromne pieniądze zarobił. No ale ktoś też ogromne pieniądze wtopił na tym. Także nauczyć się trzeba to, że, że pieniądze one w rynku nie giną, one tylko zmieniają właściciela. Nie? Także tutaj. Dokładnie. No i, I teraz tak, ja powiem, że tutaj generalnie bank centralny, bank centralny europejski, czyli Europejski Central Bank oni już prowadzili program pilotażowy na CBDC, czyli oni już jak gdyby w Unii Europejskiej i w strefie euro starają się jak gdyby rozliczać tutaj tym pieniądzem cyfrowym. No i ostatnio Christine Lagarde powiedziała, to jest szefowa Banku Ceuro, Europejskiego, Banku Centralnego, stwierdziła właśnie, że, że na razie te badania, które przeprowadzają są bardzo dobre, obiecujące, tym, że nie, da, nie podali jeszcze daty, kiedy oni to będą wprowadzać, czy będą to wprowadzać, ale to będzie w takim sensie, że kiedyś się obudzimy z dnia na dzień i będzie już, że, że ten pieniądz cyfrowy wchodzi jak gdyby. I nawet sobie możemy zobaczyć, jaka nagonka teraz jest na gotówkę, bo, bo ja znam A, też dużo ludzi, którzy, którzy są jak gdyby gotówkowcami, włącznie ze mną, bo uważam, że też preferuję. Ja na przykład gotówkę w portfelu, nie lubię płacić kartą gdziekolwiek jestem, ale zauważyłem, że liczba bankomatów spada, które obsługują tak. Na przykład wypłaty gotówki. Gdzie nie, gdzie jak pójdziesz do sklepu i chcesz kupić coś, co pani się pyta, czy ma pan drobne, albo coś, bo ona nie ma drobnych, albo ma mało gotówki i wszędzie jesteśmy przyuczani do tego, żeby płacić kartą. To są takie następne konsekwencje tego, co może być. No i ogólnie zniechęcanie ludzi do gotówki, żebyś nie miał. Przecież jak była zaraza tutaj dwuletnia, to było, że, że nie można płacić gotówką, bo są przenoszone właśnie tutaj tak. zarazki na, na pieniądzach. Nie, żeby też jak gdyby odzwyczaić. I teraz tak, ja widzę tutaj drugie dno, bo my generalnie, jeżeli sobie spojrzymy tak w historii i tam na przykład 2007-2008 rok, gdzie mieliśmy ten taki kryzys pierwszy, taki, który jeszcze możemy sobie pamiętać, to było tak, że jak gdyby antydotum na kryzys było drukowanie pieniądza. Na chwilę obecną Aha. mamy tego pieniądza tyle wydrukowanego, że on jest bez pokrycia. Czyli nie ma pokrycia, jest wydrukowanego. Banki się przyzwyczaiły, central, może nie centralne, ale banki generalnie, inwestycyjne albo wszystkie banki przyzwyczaiły się do taniego pieniądza z rynku. Czyli nie pozyskiwanie go od klientów, czy nie robienie jakichś tam ofert specjalnych, e, robienie, żeby zakładały lokaty bankowe. Po co mają się użerać tam nie wiem, z kilkoma milionami osób. I mają zarobić mało na tym, jak mogą dostać z banku centralnego danego kraju więcej pieniądza, które mogą sobie zainwestować, gdzie go zainwestują, reinwestują i w ogóle co z tym robią, i potem dostają jakieś tutaj większe bonifikaty i, i dostają większe jak gdyby stopy zwrotu z tego wszystkiego. Także tak się tutaj to troszeczkę nam pozmieniało wszystko. No i teraz, tak jak tutaj mamy napisane, nawet, że kiedyś, jak w ogóle historia pieniądza, przed wielkimi tymi początkami, jak gdyby to była właśnie wymiana metali szlachetnych. Czyli, czyli to złoto było płacone w srebrze to było płacone w jakichś innych tych metalach półszachetnych. No ale z tym była związana jakaś waga tego. Tak? No oczywiście, tak, tak, to oczywiście. Waga było. i do niej przypisana wartość. A potem, kiedy no kto miał nosić do stop przy sobie wagę, no to lepiej to było podzielić na standardowe ilości, tak? Dokładnie. I tak się pojawiły. Tak, i tak się pojawiło na tego. No i teraz tak, jak tutaj właśnie Christine Lagarde mówiła, że są bardzo dobre tutaj rezultaty tego i będziemy... Generalnie chodzi o to, że to CBDC ma praktycznie wyeliminować gotówkę z rynku. Czyli nie mamy mieć gotóweczki w portfelu, mamy mieć kartę kredytową i mamy z tą kartą kredytową, znaczy zwykłą, nawet to nie będzie karta kredytowa, tylko to będzie zwykła karta płatnicza i mamy chodzić. To już się dzieje w Chinach, bo tam już mamy wprowadzone płatność jak gdyby telefonem we wszystkich aspektach życiowych i ty sobie płacąc na przykład tam telefonem, płacąc tą kartą ich, zbiera sobie dodatkowe punkty. zbiera sobie punkty na to, że jeżeli uzbierasz dużo punktów, to jesteś w stanie na przykład mieć przejazd z pociągiem jak i szybkich kolei, że jesteś dużo punktów uzbierać, możesz na przykład mieć wycieczkę gdzieś zagraniczną. Jeżeli to, to jest wszystko się opiera na takim, dla mnie to jest zagrożenie na przykład, bo to się opiera na takiej większej inwigilacji. Inwigilacji jednostki. Tak. I, I przymuszaniu do lojalności. Na I przykład. przymuszaniu do lojalności. Bo teraz e, też, jeżeli banki centralne wprowadzą ten e, pieniądz cyfrowy, no to on jak gdyby może, te banki centralne mogą wyłączyć z opieku zwykłe banki. Bo to wtedy będzie mm -hmm. na zasadzie bank centralny odbiorca. Nie będzie pośredników już przy tym. Dokładnie. I to jest też zagrożenie. Ale zagrożenie jest takie, że jeżeli ty będziesz miał jedno konto. I nie będziesz mógł otworzyć sobie nigdzie indziej innego konta, to co wtedy? Jeżeli teraz masz konto w jednym banku, nie pasuje ci coś, i że drugiego banku, bo jest konkurencja. Jeżeli nie będziesz miał takiej konkurencji, będziesz miał jedno konto, to nie zrezygnujesz z tego. A mało tego, jeszcze ktoś będzie cię mógł przymusić, bo to jest tak, że rządy państw zawsze mówią, że oni robią coś, mm, jak gdyby dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. <grytanie> to, jest, to jest standardowe, prawda? Mać że dla naszego bezpieczeństwa wprowadzają to, do naszego bezpieczeństwa wprowadzają coś innego, Także wszystko jest robione w imię tutaj naszego bezpieczeństwa, ale jak to? Ale się wiesz, ma... kobiety też mówią nam facetom, że y, starają się ładnie wyglądać dla nas. Tak? <laughs> tak, tak, też to tak chodzi, że starają I się. tak wyglądać. samo jak w przypadku tego, co <laughs> powiedziałeś, to my wtedy ponosimy te koszty. <śmiech> <śmiech> tak. Także tutaj jest naprawdę dużo niebezpieczeństw, bo mówię, rząd zawsze może jak gdyby wpływać na to. I teraz tak, minusem jeszcze jest to, że jeżeli będzie bank centralny danego kraju i on jak gdyby połączy się z rządem, bo do tego też będzie to, jak gdyby dążyło, to oni mogą jak gdyby wpływać na inflację. Czyli oni mają większą, większą, większe prawdopodobieństwo na kreowanie inflacji, bo jeżeli. Yy, Inflacja to nie jest sam wydruk pieniądza, tylko jaki obieg jest tego pieniądza w rynku. Jeżeli oni będą chcieli zmniejszyć obieg pieniądza w rynku, to właśnie tak, wszyscy dostaną wypłatę, ale wypłatę będą mogli wykorzystać na przykład w 10% tylko na potrzebniejsze jakieś tam artykuły, czyli jedzenie, jakaś tam podstawowa żywność, która tam jest do tego i to wszystko jakieś środki, ewentualnie czystości mogą być. Bo to ten pieniądz, dużo ludzi... I generalnie też mówi się, że to jest pieniądz cyfrowy, ale pieniądz pro, programowalny, czyli my możemy jak gdyby sobie zaprogramować go, jak on ma wyglądać. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, że on ma mieć swoją datę ważności, czyli musimy go na przykład za miesiąc wydać, do miesiąca wydać. Może być, że po dwóch miesiącach możemy dopiero od niego korzystać, ale może być tak, że jeżeli y, ktoś będzie miał konto i będzie miał ten pieniądz programowalny i rząd dowie się, że na przykład, nie wiem, Problemy jakieś alkoholowe ma ten dany osobnik, to on nie będzie w stanie sobie nawet kupić alkoholu w sklepie, bo będzie miał ten pieniądz zaprogramowany, że on na przykład w monopolowym z żadnych zakupów nie może zrobić. I to się może tyczyć różnego rodzaju innych zagrożeń, bo jeżeli będziesz protestował na przykład przeciwko wprowadzeniu CBDC, to może się okazać, że cię potem też dostaniesz jakieś pyrka związane z tym, że przez to, że protestowałeś, no to jakąś tam karę możesz dostać finansową, nie. To jest. Taka, mówi się, że niby nie, ale to może być kompletna i totalna inwigilacja. To może być totalna inwigilacja i to się to się dzieje jak gdyby w Chinach już, bo e, tak jak wiemy, że w Chińczycy mają, e, mają praktycznie e, rozpoznawanie twarzy i tak. tam systemy są, tam jest masa kamer, masa systemu do rozpoznawania twarzy właśnie plus jeszcze ta, ta kontrola. Tych jednostek, że one, te jednostki są praktycznie podporządkowane rządowi i temu, co rząd chce, to te jednostki muszą zrobić. Bo jeżeli nie, oni tak samo wyłączają pieniądze cyfrowy, wyłączają karty kredytowe danej jednostce i ta jednostka nie może nic praktycznie zrobić. Nie? I to też się będzie tyczyło ten pieniądz programowalny, tego, że jeżeli rząd uzna, że ty masz za dużo oszczędności, to może ci zmniejszyć te oszczędności. I to jest właśnie jedna z najbardziej niepokojących rzeczy mogą nagle z jakiegoś powodu dla większego dobra położyć rękę na wszystkich oszczędnościach, tak? Tak, dokładnie. I wymienić je na, wymienić je na odpowiednik jakichś tam cyfrowych obligacji, które oczywiście też są pod ich kontrolą, tak? tak? Nie muszą nawet kombinować i nie muszą namawiać Cię, żebyś przyszedł do banku, no bo zrobią to odgórnie, skoro to jest wszystko w jednym miejscu zgromadzone i zadziałają. Mhm. To, co jeszcze tutaj możemy powiedzieć o tym, to możemy też tutaj jak gdyby skoncentrować się na tym, że że te minusy jak gdyby zasłaniają te plusy, które są z tego z tym związane i, i tak jak tutaj mamy te plusy i mamy te wady, jeżeli sobie je nałożymy, no to faktycznie to będzie to jest jak gdyby bardzo duża kontrola, i jeżeli nam mówią na chwilę obecną, że nie, 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 my nie będziemy tego używać narzędzia, to możemy się potem zdziwić, bo nawet nie będziemy wiedzieć kiedy, a to narzędzie albo te narzędzia, które będą i będą kontrolowane, będą używane przeciwko nam. I to jest jedno z takich dużych tak. niebezpieczeństw związanych z tym, nie? Ale tak jak mówiłem, łatwiej będzie im kreować inflację. I teraz tak, jak ten, ja jeszcze wrócę do tego, co nie skończyłem tego tematu, że był, był właśnie ten kryzys i ten dodruk pieniądza. To teraz, jeżeli następny kryzys się by jakiś pojawił na świecie, a mhm. takie kryzysy się zdarzają co 100 lat, to jest tak zwane czyszczenie, takie zerowanie. Przypominam, że w latach 20 mieliśmy ostatnie, zeszłego, zeszłego stulecia, mieliśmy taki kryzys, właśnie on się rozpoczął. I to jest jak gdyby zerowanie takie. I tak wszyscy się jak gdyby przygotowują, że no to 100 lat już mija i przydałby się jakiś taki mocny, porządny kryzys. Ale takie mocne, porządne kryzysy, one nie trwają tak, jak mieliśmy 2007-2008 rok, dwa latka. Tylko to trwa 15-20 lat i teraz y, ja no wiesz, przypuszczam... mi ten kryzys 2008 naprawdę wystarczająco się jawi. Po co kolejny, tak? Tak, tak. No pff. tylko on był za krótki, za krótki, za szybki. Wszystko, zobacz, A. odbiliśmy, mamy nowe ATH, mamy nowe, nowe wierzchołki na giełdach, mamy nowe, nowe szczyty, mamy. No, wszystko się rozpędziło niemiłosiernie po tym. Nie? Ale to dzięki właśnie do drukowi pieniądza. No i teraz tak, jeżeli następny kryzys by jakiś się zrobił, no to banki dzięki właśnie tym CBDC i temu pieniądzu elektronicznemu, programowalnemu, one będą w stanie jak gdyby zapanować nad tym. Bo my nie będziemy wiedzieć, ile oni tego wydrukowali, jak wydrukowali, gdzie wydrukowali, bo to tylko będzie dodawanie zer. No, to, to jak łatwo wierze. jest wtedy kreować tą właśnie inflację, Ach. kiedy im się podoba, no bo y, ustanawiają, że tyle i tyle środków naszych, kończy im się ważność za miesiąc i wszyscy rzucają się, żeby coś kupić, tak? I skoro wszyscy muszą wydać pieniądze, no to co się dzieje z cenami? Rosną. No rosną ceny, tak. Dokładnie I nagle to, jest... to oni mogą wywołać inflację, bo im tak pasuje z jakiegoś powodu. A jeżeli... Yy... Ta masa pieniądza, która musi być wydana nagle, zostanie skokowo zmniejszona. Ludzie mogą sobie czuć się komfortowo, że sobie właśnie niby podkładają i nie muszą wydawać. Mm -hmm. No to wtedy mamy deflację lub też iść w kierunku stagflacji, bo nie chcą kupować tak tego, co im nie jest potrzebne. Tak, tego wszystko. bym się bał. A z chwilą centralizacji pomiędzy wszystkimi bankami centralnymi. I iść ku, no nie wiem, nazwijmy to Federacji Ziemskiej, i tak dalej, to już w ogóle zapomnij o, o tym, że jesteś w stanie yy różnicować pewne rzeczy w różnych miejscach globu. Mm -hmm. Ja na przykład dodam jeszcze, że kraj, który akurat taki jest przykładem tego, gdzie zostało pierwsze wprowadzone, no to mamy Nigerię. Nigeria od października 2021 roku, to jest największa gospodarka Afryki praktycznie, ma CBDC wprowadzone. Ale, tam... ale przecież tam bez gotówki się nie da funkcjonować. Więc no to no, jest no, dziwne. No aż dziwne, ale to mówię: to jest jeden z takich pierwszych krajów, gdzie, gdzie jest to w W stolicy nie? się posłużysz CBDC, ale poza stolicą to. Ciężko, ciężko będzie na tego, nie? To nawet jak sobie weźmiemy pod uwagę na tego. Chociaż tak tego. jeszcze pamiętając kwestię Somalii, to tam się płaci telefonami w jakiś dziwny sposób tam. Jak Ale ma, masz na myśli, że tak bierzesz dalej. telefon jeden, oddajesz i bierzesz coś za ten, za ten telefon. Nie, 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 Numery nie, numer telefonów nie, i tak dalej. Tak. I tam są jakieś wartości, nie wiem, doładowania czy czegoś przypisane do tego i tu czarna Afryka tego typu sobie poradziła z rzeczami, które u nas odgórnie trzeba wprowadzać i to w bardzo skomplikowany sposób, a oni to kompletnie w sposób zdecentralizowany, takie coś wymyślili. I pomimo tego, że zasadniczo kraj nie ma infrastruktury, to sieci BTS-ów komórkowych są rozrzucone. Ktoś regularnie przywozi tam paliwo do agregatów i tak dalej, i nikt nie śmie tego kudę naruszyć. Można, Bo <laughs> można, tego można. Do można do dlatego, nie? <laughs> tak, i, i to można <śmiech> dlatego. <śmiech> Także no, no tutaj jest, jest ten pieniądz cyfrowy, nie? I on, on ma tą gotówkę wyeliminować, jak gdyby, ma wyeliminować pośredników, którzy będą na przykład i którzy są na chwilę obecną, no ale jednocześnie ma jak gdyby większą inwigilację jednostek sprawić, nie? I tutaj nie upatrującym... opór, Czy można liczyć na opór środowiska i całej branży bankowej przeciwko temu? No myślę, że nie. Ze względu na to, że to jest jak gdyby nadrzędny. Produkt, banki centralne to są jak gdyby nadrzędne na tym, i to, co one powiedzą, to, to będzie jak gdyby najważniejsze tak. na te. Czyli te małe, te małe się będą, będą się mogli podporządkować, no ale bankier to nie będzie przyszłościowy, jak gdyby zawód, można powiedzieć. Bankierzy i banksterzy, jesteście w dupie. Można by tak powiedzieć, że to, to się skończy, to bo mówię Z jednej dużo... strony mi ich nie żal, ale z drugiej strony, sorry, winę tu, wolę gotówkę ciągle, żeby była w obiegu. No ja Wam powiem, że, że tak. Następne niebezpieczeństwa, które można sobie powiedzieć, to jest, e, ja mam znajomego, który jest tam wysoko postawionym, e, wysoko postawioną osobą e, w kartach płatniczych i on i mówi, że. To oni dostają informację, kto, gdzie, co kupował na tego, czy ty często w aptece się pojawiasz. A to może mieć na przykład następstwo, jeżeli chcesz się ubezpieczyć. Nagle się okazuje, że ty co trzy dni tak pojawiasz się nie. w aptece, firma ubezpieczeniowa ma dostęp, wykupi sobie generalnie dostęp do twoich danych i zobaczy, że ty jesteś tego, no to już im coś nie pasuje. Dlaczego się pojawiasz w tej aptece? No to będą drożyć, jeżeli ty chcesz się tam ubezpieczyć od czegoś, a się okaże, że, że masz jakąś chorobę i tego. I tak samo w Chinach mówili, że jest wszystko super. Dopóki nie zachorujesz, albo coś się stanie. Bo tam jeżeli jesteś sprawną jednostką, czyli pracujesz, tego jest fajnie. Ale jeżeli zachorujesz, to jesteś na boczny tor odstawiany i tyle jest, nie? Tego wszystkiego. No cóż, różowo to nie wygląda, a profilowanie każdego z nas w tej sytuacji no, będzie rzeczą standardową i anonimizacja życia zaniknie. Trzeba będzie, nie wiem, uciec gdzieś, gdzie tej cywilizacji nie będzie chyba. No dokładnie, to jak, i czym tam będziemy płacić? Czy kokosami, czy bananami, czy czymś innym, jeszcze na tego. Ale no, to jeszcze dopiero zaczniemy to jeszcze dalej tutaj w następnych prezentacjach i omówienie. Ale, ale no, wiesz, co? Jest... Jedna rzecz mnie trochę pociesza. 40% chińskiego społeczeństwa na tyle nie ufa instytucjom centralnym, że nie trzyma pieniędzy w banku, i te wszystkie oszczędności i tak dalej mają w pieniądzu, często w walucie, pochowane w przysłowiowym materacu. I tak, nie tylko... są w stanie nic z tym zrobić władze chińskie na tą chwilę. Więc... Tylko to bardziej na prowincji, bo w dużych miastach nie możesz nie kupisz praktycznie nic nie używając. Wszystko jest, wszystko jest kartami płatniczymi robione. Nie masz tam gotówki w dużych miastach. Jak pójdziesz. No ale ta będziesz, prowincja to... jednak jest znaczącym udziałem. No tak, no to tylko tyle, ale to oni będą stopniowo, stopniowo będzie to schodziło do, do mniejszych tych miasteczek wsi i, i to dalej będzie się rozpowszechniało. Nie? Także następne tutaj zagadnienie to jest właśnie ta cyfryzacja, czyli proces rozpowszechniania się polizacji techniki cyfrowej oraz wprowadzanie na szeroką skalę infrastruktury elektronicznej. No i tak samo tu możemy, następne pojęcie, które nas będzie interesować, to jest właśnie ta digitalizacja, czyli to proces tworzenia cyfrowej wersji informacji, która pierwotnie ma postać analogową. Czyli ten świat generalnie, który mamy, on przechodzi właśnie w cyfryzację i w cyfrowe wszystkie i... formy. No tak, no ale mamy z tym do czynienia, bo wszyscy, różnego rodzaju archiwa są w tej chwili digitalizowane, mm -hmm. przenoszone na znacznie mniejsze nośniki, co zajmuje mniej miejsca, ale za to potrzeba energii na samą digitalizację. A procedury są dosyć czasami dla niektórych starszych rzeczy, no bardzo takie siermiężne, bo to ktoś musi rzeczywiście otworzyć kartka po kartce, otwierać, skanować i tak dalej. Ale zasób usług związanych z tego typu technologiami jest bardzo duży nawet na samą obsługę czego? Komisji Europejskiej i Parlamentu tak. Europejskiego. Wiele firm informatycznych usługowo zajmuje się, tak, ni mniej, ni więcej, tylko wszystkim tym, co dotyczy skanowania i digitalizacji danych. Dokładnie. I z tego też pieniążki dostają. Ale odnośnie to tej konkretne. cyfryzacji właśnie chcę Wam Pokazać, jak to się zaczęło generalnie z kartami kredytowymi. Bo pierwszą kartę to American Express wrzucił i testowali te karty kredytowe, i generalnie oni chcieli przejść właśnie w te karty nie niegotówkowe. Bo jeżeli na przykład masz gotówkę, idziesz do sklepu i widzisz, ile wydajesz, to boli trochę, prawda? Nawet jak my idziemy coś zapłacić, mamy tą gotówkę, widzimy w rękach, że o, mam tyle i tyle, muszę zapłacić, to troszeczkę boli. A jeżeli masz zapłacić to kartą, to wyciągasz kartę PYK, nawet nie widziałeś tej gotówki, nawet nie wiesz ile, z skąta zeszło. Czyli to jest, to jest też dające do myślenia nam, dlaczego wchodziliśmy i weszliśmy w tą cyfryzację, nie? Bo to też będzie na takiej zasadzie. jeżeli teraz mamy młode, młodsze pokolenie, młode pokolenie, można by powiedzieć, oni telefonami płacą, to oni, jak z nimi rozmawiam, to oni może dla nich to jest banalne, łatwo, mają wszystko, mają w telefonie, oni telefonem płacą, nie? Ja ja mówię, no dobra. Nie, nie skusiłem się. Ale co, co macie na koncie, sprawdzacie? No, tam jest na koncie, raz na miesiąc się zajrzy na to konto, jeżeli tam jest na tego, nie? Ale to jest, to jest duża pokusa do wydawania więcej niż masz, bo tego nie widzisz. Czyli na przykład tu jakąś zachciankę masz, jest, tam jakaś zachcianka, jest. I to samo się tyczy, jeżeli coś chcesz kupić, to z psychologicznego punktu widzenia, to jeżeli zamierzasz coś kupić, na przykład samochód, bądź nie wiem, jakie kto ma hobby, czy jakąś motorówkę, czy wędkę, czy, czy obojętnie co. To dla Ciebie i dla Twojego mózgu i podświadomości najlepsze jest wybieranie tego, czyli przeglądanie stron, interesowanie się, co tam jest, co jest lepsze od tego. A w momencie, gdy już dokonasz tego zakupu, no to już jest, to jest rozładowanie jak gdyby tych emocji, już nie masz tych emocji. Przychodzi do, do Ciebie, kupisz 5 minut, 10, pocieszysz się Ty, może tam pół dnia jeszcze i to wszystko, co będzie z tego. I to wszystko, co będzie jak gdyby z tego, i, i co tam masz na tym, nie? I to jest. Ale to dzięki jest właśnie... temu. Dzięki temu ofiara z celownika, czyli taki zwykły klient, będzie coraz więcej, coraz częściej potrzebował tych endorfin związanych z satysfakcją zakupu, a ktoś będzie go odpowiednio w tym wszystkim kierował. Mm -hmm. I dodatkowo zobacz, jakie masz chwilóweczki, masz kredyty, masz, masz karty jeszcze tutaj kredytowe. Już nie mówiąc o zwykłych debetowych, masz debeciki na koncie, żebyś po prostu korzystał, żeby jak najbardziej cię przymusili do tego, że ty potem musisz z tym bankiem być związany i tam będziesz stopniowo spłacał, 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 a jak sobie sprawdzimy, jak są społeczeństwa zadłużone, no to są strasznie zadłużone. Nie? No i dobra. Nie dalej. ma perspektyw, żeby było lepiej. Nie, 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 bo to jest, to jest też robione, żeby że te gospodarki się kręciły, żeby to wszystko jak gdyby też tam funkcjonowało. Mamy, mamy postarzanie i mamy jakieś tam postarzanie tych sprzętów, że sprzęt, który kupisz, to on ma wytrzymać praktycznie jakiś tam czas, a po czym ma się zepsuć i masz iść kupić nowy. Poza tym, żeby jeżeli coś się zepsuje, to to nie ma być na takiej zasadzie, że ty pójdziesz, naprawisz to, bo koszy naprawy komponenty są łączone w kilka. Czyli na przykład dany komponent, który kupisz do, czy do samochodu, czy, czy do jakiegoś telewizora, no to koszy są praktycznie takie, że zakupu nowego. Także też to jest robione tak, żeby to się nie opłacało. No i tutaj właśnie ten cyfrowy socjalizm nam się tutaj zaczyna. Niestety. Tak niestety, niestety i tak jak pamiętamy, e, pamiętamy jak no co niektórzy pamiętają, jak to jest w gospodarkach socjalistycznych albo takich globalnie sterowanych, że to na dłuższy czas po prostu nie wydoi, bo hasłem przewodnim na przykład socjalistycznej gospodarki było czy się stoi, czy się leży, to tysiąc złotych się należy, można było mówić i tam jeżeli masz coś swojego, to na to swoje pracujesz, a jeżeli to jest dla ogółu, to nie będziesz pracował tak, bo będziesz miał po prostu można wszystko powiedzieć, wyje na to wszystko, nie na tego. No i teraz ten, ten pieniądz cyfrowy, który tu banki centralne wprowadzają, to on może być takim socjalizmem, bo on może jak gdyby centralizować nas, czyli to, to nie będzie decentralizacja tego pieniądza, tylko będzie centralizacja, czyli bank centralny będzie decydował w, razem z rządem o tym, co się będzie działo na rynku finansowym. No i tutaj też można powiedzieć, że, że dla ludzi, jakieś inwestycje, jakieś, jakieś tam e, trzymania, w, e, nie wiem, w skarpecie tych pieniędzy albo coś takiego, to będzie no, czarny scenariusz. To oni, nie wiem, czy, czy to ma być na zasadzie wylimowania klasy średniej, e, nie wiem, czy tej najwyższej, bo najwyższa sobie zawsze poradzi, bo bogaci sobie zawsze poradzą, oni sobie uciekną tam, uciekną sobie gdzie indziej, pojadą do Znalec. innych krajów, które nie będą mieć, a, a właśnie ci najbiedniejsi to najbardziej rykoszetę na tym dostaną. I tak jak też tutaj widzę, jak przyjeżdżam i, i mam kontakt z moimi znajomymi, no to wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale duża liczba osób pobrała jakieś tam kredyty kiedyś we frankach szwajcarskich albo pobudowali się na te domy, mają dzieci i ich zadaniem generalnie jest tylko iść do pracy, wrócić z pracy przespać się, zjeść coś i następny dzień znowu iść do pracy i to jest całe ich życie. Nawet ich nie stać na to, żeby gdzieś wyjeżdżać, bo te kredy teraz tak, jeżeli nawet ktoś szwajcarski brał we franku albo w złotówkach, one tak podrożały, że ich po prostu nie stać, żeby gdziekolwiek pojechać, żeby z tego życia korzystać. Dokładnie nie? tak. No i tu się też następny problem pojawia z tym. Także no tutaj tak jak wspomnieliśmy, jest, jest kilka plusów, ale jest dużo minusów. Banki się na przykład też, tu, znaczy bank centralny, który wprowadza CBDC, on mówi, że będzie łatwość z powszechnym dostępem do tego pieniądza. No tak, będzie łatwość. Zastosowanie jak gdyby tej płynności, że ten pieniądz bardzo szybko, on będzie z jednego miejsca do drugiego mógł wędrować, bez pośredników, czyli bez innych banków, bez księgowania tego pieniądza, bo też ma się generalnie to opierać na, na tych tak jak mamy w przypadku Bitcoina na blokach i tylko że właśnie CBDC, oni jak gdyby mają swoje systemy, banki centralne mają swoje systemy i teraz muszą, jak gdyby rozbudować te systemy, które mają, na to, żeby sobie poradziły z obsługą tego pieniądza cyfrowego. I w jakiej to będzie formie, czy to będzie jak gdyby dodatkowo dopięcie do tych systemów swoich, czy, czy jak gdyby zbudowanie nowego systemu, no to już już będzie jak gdyby podlegało. Podlegało przyszłości, i zobaczymy w przyszłości to się będzie działo. Bo on na razie Nie, mówi. oni, oni, się banki, mówią, oni tylko mówią. Banki i służby celno-skarbowe się cieszą, bo to oznacza wyeliminowanie w teorii przynajmniej szarej strefy. Tak. Tak, no to będzie moje pranie brudnych pieniędzy, szarej strefy, czy gdzieś tam będziesz chciał coś na czarno zarobić, no to jeżeli nie będzie gotówki, no to nie będziesz miał możliwości dostania od kogoś zapłaty, bo będzie to wszystko widoczne, czyli będzie czarno na białym, nie, jeżeli coś będzie. No pełna inwigilacja, można według Orwella powiedzieć, że, że to się będzie tutaj następowało i działo, nie? To nie jest coś, co mi się podoba. No, nikomu się to nie podoba, no ale co tutaj zrobimy? <laughs> tutaj możemy, możemy tylko, no można protestować przeciwko temu, no, wiecz, ja na przykład znam dużych orędowników i mówią, że zobaczysz, będzie fajnie, będzie to szybko, będzie łatwo płacić można za różne rzeczy, to będzie naprawdę szybkie transfery przechodziły i to będzie ułatwić, koszty będą mniejsze, funkcjonowania firm i w ogóle tego wszystkiego. Ja mówię, no tak, ale trzeba też jak gdyby mieć tą szalę i na jednej stronie postawić sobie jedną rzecz, plusy, na drugiej minusy i wiedzieć na przykład, co może być minusem, a co może być plusem, bo jeżeli ktoś mówi, że tego nie będzie wykorzystywał w przyszłości. Nie wierzę. Ja też nie wierzę. Ja też nie wierzę, że jeżeli będziesz miał, jeżeli tak samo, zobaczcie, możemy podać przykład e, słynnego programu do inwigilacji Pegasusa. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś mówi, że on, tego, że on tego będzie używał przeciwko, nie wiem, terrorystom albo jakiemu zagrożeniu terrorystycznemu, bądź ewentualnie jakimś tam e, przestępczości zorganizowanej, to wiecie, gdzie to można. Pomiędzy bajki można to wsadzić, bo to może być wszędzie wykorzystywane, nie? bo to jest pokusa. Pokusa do nie tego tylko. i to bardzo mocne. Sterować no tak. takimi rzeczami można, bo jest jakiś zbiór terrorystów, do którego będzie stosowany. Ale kto decyduje o tym, kogo do zbioru terrorystów się dorzuca? Wszystko w temacie. Tak, tak. No i teraz, dobra, przechodzimy do następnego tematu jeszcze, bo tak o CBDC powiedzieliśmy tym. I, i teraz BTC, czyli Bitcoin. Jak Bitcoin działa? Bo Bitcoin się troszeczkę różni od tego, bo tam mamy te CBDC, ma być scentralizowane i on ma być, jak gdyby, nad, nadzór nad tym ma mieć jeden, jeden bank. I teraz, tak w skrócie, powiem, jak działa w ogóle Bitcoin. Bitcoin działa na zasadzie blockchainów, czyli, czyli mamy bloki transmisyjne, następujące po sobie, i to jest jak gdyby rozproszone. Po, to może być po całym świecie, te bloki mogą być rozproszone, i tu właśnie dużą rolę mają tak zwani górnicy i kopalnie. Górnicy i kopalnie. Bo w takim standardzie się objęło, kto to jest górnik Bitcoina i na przykład kto, to, kto ma kopalnię i co to jest w ogóle kopalnia Bitcoina. Nie? Dlatego, bo to słyszymy, ale to jest tylko potoczna nazwa. To nie jest na zasadzie, że jak jesteś górnikiem Bitcoina, to ty bierzesz kilo, idziesz i kopiesz sobie tego Bitcoina Podziemię. w ziemi albo gdzieś tam, bo takie też słyszałem teorie. Albo że jak masz kopalnię, to, to wiesz, schodzisz gdzieś do podziemia. Nie, kopalnie Bitcoina polegają na tym, że masz jakąś moc operacyjną na komputerach. Bo przeważnie to już kiedyś było tam jeden, mogłeś mieć jakiegoś laptopa i mogłeś sobie kopać, bo początki są, ale potem halvingi wchodzą, czyli tam jak gdyby jest zmniejszanie, jak gdyby opłacalności tych, tych kopalni, tego wszystkiego. No i teraz te halvingi się jest jakiś czas, i teraz tak ten Bitcoin, on jest jak gdyby, i te kopalnie, one mają tą moc obliczeniową ogromną i one jak gdyby sprawdzają te transakcje, które tam następują w tym Bitcoinie, czyli jak ten Bitcoin jest przesyłany na drugą część świata. To te kopalnie mają zadanie, jak gdyby sprawdzić, tam wszystko się zgadza. I, i to, co jest jeszcze e, bardzo ważne, to, to trzeba uświadomić sobie to, że e, e, kłopot był zawsze w internecie z tym, że jeżeli ja mam gotówkę, daję Tobie gotówkę, to ja się tej gotówki pozbywam. Nie? Bo ja Tobie daję. Jeżeli ja tak. mam na przykład, nie wiem, sztapkę złota, daję Tobie, to już tej czapki nie mam. W internecie było coś takiego, że jeżeli na przykład ja miałem piosenkę, ja wysyłałem Tobie tą piosenkę. To ja ją miałem i ty ją też miałeś. I tu był właśnie kłopot z tym pieniądzem, czyli właśnie jak to zrobić, że na przykład, jak ja miałem elektroniczny pieniądz, wysłałem go tobie, to ty też miałeś ten pieniądz i ja go miałem. Czyli on jak gdyby się skopiował. Zdumiewam. No i tu, tu właśnie się te blockchainy weszły do tego, że na przykład ja się pozbywam z tego, one mi sprawdzają, czy na pewno wszystko tutaj dobrze poszło, ja się pozbyłem tego, i to już dalej poleciało w, gdzieś tam, gdzieś tam daleko, nie? No i tak, Bitcoin jest generalnie też walutą deflacyjną, bo to jest tak, że jest ograniczona liczba jego w porównaniu z CBDC, gdzie można no, drukować tego krocie, to bitcoina jest 27 milionów. No właśnie, 21 milionów. Z czego już tam 18,5, bodajże, czy nawet tam trzeba zobaczyć, jest już w rynku i już jak gdyby to generalnie chodzi po tym. No i teraz tak, do bitcoina jak gdyby masz ten prywatny klucz. Tak. To jest są te prywatne klucze i, i jak gdyby to, to plus jeszcze możesz mieć jakieś zabezpieczenie właśnie, ta, ta, ta fraza seed, która jest jak gdyby zabezpieczeniem tego, że jeżeli ten klucz by ci zginął. No i często się zdarzają, że jeżeli masz transfer jakiegoś tego bitcoina, robisz gdzieś na inny portfel albo coś takiego i tam źle wpiszesz ten portfel, a to się powinno odbywać na zasadzie kopiowania i wklejania, a nie, że ty przepisujesz, bo jeżeli się tam pomylisz, mm -hmm. nie daj Boże, i wyślesz tego bitcoina gdzieś, to ty tego Bitcoina od siebie wyrzucasz i ty już go tracisz, a to, że ten portfel podałeś albo do jakiegoś adresata podałeś niepełnego albo niezgodnego, to te Bitcoiny przepadają. Ile jest już na przykład procent też tego Bitcoina, który jest nie do zyskania, bo on po prostu się spalił, gdzieś poleciał w przestrzeni i, i skończył się, nie? Tyle I to se nie wrati. Nie, to se się, to się nie wrati na tego, nie? No także tutaj jeszcze mówimy. Ci, ci górnicy, co robią właśnie, to oni oni jak gdyby potwierdzają, te kopalnie potwierdzają to wszystko. No i generalnie ten Bitcoin na takiej zasadzie działa. I to jest, mówię, zdecentralizowana sieć, czyli jest pełno jakichś tam kopalni, ty nawet też możesz, możesz być, jak gdyby też tutaj współ. Twórcą, jak gdyby tego bitcoina, bo też może się podłączyć do tego wszystkiego, może dostawać też jak gdyby za moc obliczeniową jakieś tam pieniążki albo, albo coś tam no, może Bywały też sytuacje, że ktoś nieświadomie użyczał swojej mocy obliczeniowej komuś, kto mu się włamywał tak. i korzystał z jego komputera, jemu zwalniał, on nie wiedział o co chodzi, a tymczasem komuś coś tam już kopał. Mhm. Kiedyś była taka moda na to, żeby udostępnić swój komputer i żeby jakiś tam główny komputer na świecie mógł moc obliczeniową mieć i ty udostępniłeś, że one gdyby to był taki, pamiętam, ja kiedyś też jakby modę się napalałem na to, że a może tutaj udostępnię żeby to działało ku, ludz, ku czekaj, to było ku ludzkości nie, jak to mówią, że żeby ludzkość na tym coś zyskała, na tej mocy obliczeniowej, nie zagrożenie jakie takie jest dla Bitcoina, które może być to jest jak gdyby to jest wprowadzenie bądź wymyślenie komputerów kwantowych. Ale to, to jest zupełnie inna bajka, to możemy sobie też powiedzieć o tym, bo co to jest? Znaczy, komputer kwantowy to może być taka myśl przyszłości. No i jak to się ma odbywać? Ale to, ma, to będzie zupełnie inna technologia. Jeszcze nikt na to naprawdę nie wpadł, bo to jest coś tak samo, że nasze komputery to możemy począć sobie do przysłowiowej świeczki, a komputer kwantowy to ma być żarówka. Czyli to i to daje światło, ale zupełnie inna technologia na tego, nie? To by mogło być takie zagrożenie ewentualne, które bym widział w tym, ale to jest jeszcze daleka droga, daleka droga do tego, żeby, żeby można to puścić na tym. Nie? No i, i teraz tak, CBDC, to tak jak wspomnieliśmy, że banki centralne zobaczyły, że ten bitcoin, który wszedł, ktoś go wymyślił na tego i ten bitcoin, który wszedł, to, to generalnie. Dał jak gdyby tutaj pole do popisu, że jednak tam można jakieś pieniążki zarobić na tym, nie? Czyli coś tam jest, na czym oni nie trzymają, żadne banki nie trzymają, praktycznie e, nie trzymają ręki. Czekajcie, tutaj połączenie internetowe mówi, że słabiutkie jest. Żadne banki nie trzymają e, na tym ręki i to jest takie do uregulowania. Dlatego mówię, że jeżeli na przykład ten bitcoin zostanie kiedyś uregulowany, no to on będzie miał swoje jeszcze 5 minut przyszłości, czyli jakieś tam szczyty dostanie, ale to dopiero w tym momencie, gdzie jakieś fundusze inwestycyjne, banki komercyjne będą mogły jak gdyby inwestować w tego bitcoina. Co może już znaczyć, że teraz już coś tam się dzieje i już jest jak gdyby, będzie to regulowane, nie? Bo na przykład też mamy kraje, które bitcoin jest jak gdyby środkiem płatniczym. Ja pamiętam, że swojego czasu też w Holandii zamawiałem pizzę przez... i płaciłem bitcoinem za, za pizzę. Nie? Znaczy to jest oczywiście nie płacę jednym bitcoinem, tylko tam płacę odpowiednią częścią, żeby nie było, nie? Bardzo mało na szczęście. Tak, tak. I tak samo to, co na przykład można powiedzieć, no to to nie jest, znaczy to jest Bitcoin, ale to tylko jest bryloczek niestety. Nie ma nie ma, pamiętajcie, metalowej albo takiej formuły że to jest jakby Bitcoin w kształcie jak gdyby pieniądza takiego fiducjonalnego, nie? Czyli to jest, to jest tylko, tylko coś, co gdzieś tam krąży pomiędzy nami. No i tak tutaj jeszcze musimy wspomnieć też e, imię i nazwisko Satoshi Nakamoto, czyli nie wiadomo, czy to jest jedna osoba, czy to jest grupa osób, to jest właśnie co wymyślili ten kod źródłowy do stworzenia Bitcoina i na tym kodzie źródłowym właśnie są tworzone te wszystkie alty, które mamy, inne jak gdyby inne na przykład tam koiny, które wchodzą i które się jakby wzorują na tym, na tym kodzie źródłowym. Nie? No i y, przy tym wszystkim pojawiło się jeszcze pojęcie NFT, prawda? Tak, zaraz do tego dojdziemy tutaj na tego. Tu jeszcze mieliśmy to CBDC zagrożenia, jakie tutaj występowały. Czyli generalnie te wszystkie banki centralne, one jak gdyby są najważniejsze na świecie. A i tu możemy sobie powiedzieć, że mamy dwa najważniejsze banki centralne, bo to jest zawsze, jak gdyby wojna, po... no, wojna. Powiedzmy, że tu jest rywalizacja pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Fedem, czyli Federalnym Bankiem Centralnym Stanów Zjednoczonych. I tu jest zawsze tak, że każda ze stron jak gdyby walczy o to, żeby jego waluta była słabsza. Bo pamiętajcie, im na przykład słabsze euro jest, tym na przykład Stan Stanów Zjednoczonych bardziej się opłaca kupować niektóre dobra w Europie. I sobie importować do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli na przykład dolar jest słaby, no to wtedy widzimy też w drugą stronę, że czy jakieś samochody ze Stanów przyjeżdżają do Europy, czy jakieś inne dobra są kupowane w Europie, i cały czas jest to zależność. A w momencie, gdy na przykład tania waluta jest, to, to też nie może być za tania, bo wtedy te gospodarki się faktycznie rozwijają i ten przemysł się napędza, ale to jest zawsze taka, powiedzmy, że cena równowagi powinna następować pomiędzy jedną walutą a drugą. I one, jak gdyby, przekłada to, co się dzieje generalnie na tym, na tym rynku. Nie? Także tutaj jest zawsze walka pomiędzy bankami centralnymi, i zobaczymy, co będzie na zasadzie, jak one wpłacą właśnie tą, ten pieniądz cyfrowy. No i tutaj bardziej się skłaniam ku Europie, że Europa ma większy nacisk i presję na to zrobienie tego, tego CBDC, czyli tego pieniądza cyfrowego, no bo wiadomo, Stany Zjednoczone mają tego dolara swojego, petrodolara, który na świecie jest i. i w dużej mierze on się też opiera na, na jak gdyby gotówkowej obsłudze. Czy to w innych tam krajach azjatyckich, może azjatyckich teraz nie, ale te właśnie afrykańskie e, i, i arabskie kraje i w ogóle generalnie. Dolar, dolar jest na świecie i dużo jest rzeczy rozliczanych w dolarze. I Amerykanie. No, około no 40% jest, chyba no jest, jest tak nie na rękę, żeby na przykład wchodzić w takiego dolara. Chociaż myślę, że prędzej czy później oni też akurat wprowadzą to, nie? Żeby zrobić. Chyba nie dalej niż wczoraj się pojawiło, że SEC, czyli Komisja Nadzoru Giełdowego Stanów Zjednoczonych chce trzasnąć kogoś do tego, kto wyemitował BUSD. Tak, tak, to to też jest na... Tak, no to czasami takie kwiatki wychodzą na tym. Wychodzą i tak samo, dobra, bo jak my możemy sobie zobaczyć jak jest rozliczany na przykład USDT, czyli TETERA, mhm. to to TETERA jak powstało, no to, to, to takim, powiedzmy, że jego założycielami były osoby, które miały tam ładne wyroki za, za oszustwa. I oni się nie spodziewali, że to nagle się okaże taką jak gdyby walutą, bo powiemy Wam, że generalnie Bitcoin jest rozliczany w Tetherze. Tether to jest jak gdyby jeden, jed, jeden do jednego do dolara, ale to jest USDT, czyli to jest jak gdyby taka też już waluta, ale, ale bardziej e, właśnie taka cyfrowa. To jest jakby. po prostu cyfrowy dolar, a tak. BUSD? No to jest podobnie na tego, nie? Też jest podobnie. Przy tym i, i właśnie, ale te takie kwiatki wypływają. I to jest tak, że dobra, komisja się do tego dobra, dobiera albo chce się dobrać, i już tą informację ktoś tam już przetrawił. To już wcześniej było. Ktoś już sprzedawał, ktoś już kupował i ta informacja teraz w odpowiednim miejscu wyszła, żeby coś tutaj dziać. I oni chcą generalnie też poza, zachwiać tym rynkiem, nie? Bo tak jak nawet sobie na tych przeglądzie rynków, co sobie robiliśmy, to mówiliśmy, że Bitcoin jest w takim. E, no niskim stopniu, gdzie, gdzie mówiłem, czy jest tanio, jest tanio, a czy jest dobrze, dalej jest tanio, Także ten bitcoin był, on teraz troszeczkę odreagował, pojechał do góry. Zobaczymy teraz jest w kluczowym momencie, czy on się utrzyma czy, tutaj na tym poziomie, czy dalej zjedzie po nowe dołki, ale no, wszystko będzie do sprawdzenia, co tam się będzie dalej z tym działo, nie? No cyfryzacja nam nie, nie odjedzie jak gdyby, będziemy cały czas na bieżąco. No i tu teraz właśnie chciałem przejść do tego chińskiego Juana który no też tutaj pięknie Chińczycy, jako gospodarka wybijająca się, bo no mówię, na chwilę obecną to Chiny rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi o numer jeden, czyli number one, kto będzie numerem jeden na świecie. Stany Zjednoczone zorientowały się, ale troszeczkę za późno, co się dzieje. To akurat, jak nawet sobie spojrzymy tutaj pamięcią, to akurat było za Trumpa, że Trump się jak gdyby zorientował, że oni już, że te Chiny zaczynają wyprzedzać Stany Zjednoczone. I globalizacja, która nastąpiła na świecie, to najbardziej sprzyjała właśnie Chińczykom, bo pamiętacie, jak na przykład mieliśmy, czy Alibaba, czy Wish, mogłeś sobie zamówić z Chin, dwa, trzy tygodnie przychodziły ci naprawdę tanie jakieś rzeczy, i taka wioska globalna, która tutaj postępowała i która była na świecie, sprawiała, że możesz dowolną rzecz sobie zamówić z Chin, i to znacznie, znacznie tańszą niż tutaj w Europie. Później Europa wprowadziła tam cła dumpingowe na różne, na różną elektronikę, żeby nie było. Że, że takie tanie rzeczy sobie byś tam z Chin nie? No i ten, ten yuan, jak gdyby, w Chinach jest wykorzystywany do, do, do płacenia, do jak gdyby mocniejszego nacisku na to społeczeństwo, ale z drugiej strony, no ja rozmawiałem sobie z moim kolegą, on właśnie w Szanghaju i generalnie tam w Chinach mieszka. On zajmuje się sprowadzaniem kontenerów, obojętnie, jaką na rzecz potrzebujesz. On ci jest w stanie tą znaleźć firmę w Chinach, która która ci to wyprodukuje, on załatwi transport i to przyjedzie do Polski. Tylko oczywiście to są kontenerowe ilości, że możesz sobie takie coś wziąć. No i on mówił, że u niego środek płatniczy to jest telefon. On z tym telefonem wszędzie chodzi i znaczy w dużych miastach, nie? Tak jak wspomnieliśmy, że gdzie nie pójdzie, to on tam wszystko za, za miejsce parkingowe telefonem płaci, za, za kolację telefonem płaci, za, no praktycznie to jest wszędzie używane, nie? Gdzie te piękne czasy, kiedy ja <laughs> będę w Pekinie, mówię, gdzie byśmy to jakieś coś fajnego sobie kupili? To jedziemy na Silk Market. Jadwabny targ? No dobrze, przyjeżdżamy, wielki budynek, wchodzisz i na dzień dobry jesteś obskakiwany przez obojętnie, które wejście, przez tych, co są najbliżej i już cię atakują, że ci sprzedają najlepszy możliwy towar, tak? Chcieliśmy kupić jakieś tam, nie wiem, butki, ale trzeba było przejść przez piętro, gdzie były tekstylia. No to już po chwili trzy różne chinki, łącznie z tym, że mówiły trochę po polsku, jak usłyszałem, no, żeby nie było. Już best price i tak dalej, to wszystko za dwie pary spodni, które wyglądały jak debeściackie, najbardziej możliwe, kreacjonistyczne, no nie będę robił reklamy, ale jakiejś topowej marce. Mhm. Na dzień dobry, żeby tam nie było, wtedy było jakieś... Dwa juany za złotówkę, chyba coś takiego, nie? Best price, super, za dwie pary spodni, 1000 juanów. Oczywiście ko kolega Chińczyk tam no, pokazuje, nie, absolutnie nie wchodzić w to. A przynajmniej nie, nie wolno dać się tym pierwszym, którzy cię atakują. To potem przy trzecim przejściu, tam tamtędy już później, to za te trzy pary spodnie, już nie dwie, za trzy pary spodnie zapłacił człowiek łącznie 250. Tak, no to ale jest... 900 za dwie. Mm -hmm. przywiozłeś, to sobie była tą, best price. przywiozłeś sobie tą czerwoną książeczkę Mao Cetunga? Nie, jej nie, ale przywiozłem dużo dobrej zielonej oraz jaśminowej herbaty, które o, były dostępne tylko, tylko w państwowych sklepach na regulowanej cenie i nie dało się tam nic stargować. Tak, Genialne no były te herbaty. Były, były. Także tutaj właśnie wracając do tego, już nie, już nie kupisz tak na normalnie, już tylko za Juana. Jeżeli byś chciał coś tam na tego. Nie? I tak samo, zobacz, wszystkie nie środki. No, to było tra... jeszcze za, za Rinminbi, za papierowy więc, Tak, nie? tak, tak. Ale ja jeszcze tak się można mam było chińską, ja jeszcze mam chińską walutę, powiem Ci, łana, takiego w tym. Papier... Też jeszcze mam jakieś parę takich. No. Ty, tak samo mam e, z Kuwejtu jedną czwartą dinara kuwejckiego. O <laughs> proszę, dlatego. Papierowy banknot. No. Jedna czwarta. Tak wysoko jest notowany, nie? <laughs> tak. No tak, że tutaj o tym Miłanie mówimy. No i tak samo wszystkie środki transportu, jakie są w Chinach, to one są bardzo obłożone tymi restrykcjami, że tylko ewentualnie możesz płacić telefonem bądź kartą na tym, nie. Bo władza chce wiedzieć, kto i gdzie jeździ. Tak, dokładnie. Kto gdzie jeździ to jest pełna inwigilacja. I tak samo ja tutaj też z przymrużeniem oka, na przykład, patrzę na dane, które dostajemy z gospodarki chińskiej. Bo wiadomo, każda gospodarka, która jest odgórnie sterowana, no to mogą być różnego rodzaju informacje wychodzi. Tak samo jak widziałem, że Dostajecie, znaczy jak robicie jakieś tutaj vlogi, dyskutujecie odnośnie gospodarki rosyjskiej, no to też ciężko jest, bo to ciężko jest na przykład zobaczyć dokładny stan tej gospodarki rosyjskiej, prawda? Bo tu te dane, które wychodzą, to to, co ma wyjść, to wychodzi gdzieś, a co nie ma wyjść, to nie wychodzi. To jest też temat rzeka, nie? Przy takich, jak gdyby totalitaryzmach, można powiedzieć, a nawet tutaj zakusach na totalitaryzm albo na jakieś takie gospodarcze. Mhm. Dobra, także mamy tutaj no i przechodzimy do tego NFT, żebyśmy też wiedzieli, co to jest to NFT. I to jest Not Finding a bad tech, tech Token. I to jest token, to jest kryptograficzny token, czyli jak gdyby można tutaj powiedzieć. I, i co jest najlepsze, to jak, jak też to odkryłem w swoim czasie, co to są te NFT-ki, to aż się zdziwiłem i to bardzo mocno. No bo wiadomo. To jest, jak dla mnie, to jest zjeść ciastko i mieć ciastko. Tak. To jest takie coś, właśnie. No bo masz coś, określasz tego wartość, dzielisz to na części, dajesz ludziom możliwość przypisania się do praw posiadania albo praw dysponowania, ale jednocześnie cały czas to trzymasz w swoim ręku albo w swoim sejfie. Mhm. Ja na przykład wytłumaczę ludziom, o co chodzi z tymi NFT. To jest tak, że yy, ktoś sobie zrobił. O, podam dobry przykład, co mnie śmie, napawa śmiechem do tej pory. Ktoś wymyślił sobie skarpetki, słuchajcie, skarpetki z odpowiednim logiem, kolorami i z tym wszystkim. I te skarpetki masz tylko w postaci zdjęcia elektronicznego bądź jakiegoś tutaj e, jakiejś szaty graficznej, i te skarpetki masz tylko na telefonie, na tablecie, na komputerze, tylko w formie elektronicznej to masz. I ostatnio te skarpetki się sprzedały za 40 tysięcy dolarów. Ja mam propozycję współpracy przy NFT, ale inną, bardziej realistyczną. Chodzi o garść sympatycznych, budynkowych nieruchomości, które przerobione, wrzucone do czegoś, co wyemituje z tego tytułu NFT, będą umożliwiały, bo one potrzebują tego, żeby troszeczkę wyremontować i zrobić je atrakcyjniejsze, podnieść wartość, to każdy, kto będzie w to wchodził, będzie uzyskiwał z czasem pożytki z tego, bo one będą na siebie pracować poprzez wynajem, tak? Więc zasadniczo oddam pewne rzeczy na zewnątrz, a ciągle mm -hmm. będę to miał. No tak. <laughs> Może być tak. Ale no mówię, no to jest, to jest naprawdę to, co się dzieje tam. Sobie też przejdziemy, zobaczymy. O, pytanie, czy wiesz, co to jest? To jest, to jest właśnie NFT obraz. Który też obraz jest taki, że nie powiedzcie sobie tego obraza tak jak standardowy obraz, który tam masz albo jest w jakichś tam galeriach, tylko to jest obraz w formie elektronicznej. I ty jak gdyby jesteś, no oczywiście kto jest posiadaczem tego obrazu, to ma właśnie tego NFT-ka, jest posiadaczem, ma certyfikat, bo ten NFT to jest taki token, że on jest jak gdyby przypisany do ciebie, że dużo ludzi może sobie print screena zrobić, dużo ludzi może mieć to, ale ty masz ten certyfikat. I teraz zapytam się ciebie, czy zdajesz sobie sprawę, za ile ten obraz sprzedał się? On się sprzedał w 2000, już teraz nie pamiętam, w którym roku, ale chyba dwa lata temu się sprzedał. I zdajesz sobie sprawę, za ile ten obraz się sprzedał? To się na Nazwa powiedzieć. obrazu to jest, to jest pierwsze 5000 dni. To jest first, the first 5000 uh, days. No, możesz strzelić, Maćku. Mówię, mówię tutaj o dolarach, dolarach. Ci. No to już wchodzimy w miliony? 69 milionów dolarów. No dobrze. A co przy okazji? Przy okazji to, że... powiem Ci, że najdroższy, najdroższy obraz, który został sprzedany na licytacji, i to był Leonarda da Vinci Salvador Mundi, on się sprzedał za 450 Czyli faktyczny obraz się sprzedał za 450 milionów, a ta postać elektroniczna, którą Ty będziesz mógł tylko pokazać sobie komuś znajomym, sprzedał się za 69 milionów. Czyli Ty tylko. Możesz pokazać w formie elektronicznej komuś innemu to, nie? No dobrze, ale co powiesz na temat artystów, którzy jakąś część swojego ciała, przykład, Angelina Jolie, zdjęcie swoich pośladków, tak? Tak, robi z tego tak, jeden. I to jest właśnie te, te tokeny, takie graficzne, które ta grupa graficzna tokenów, w która wchodzi, krypto, tak. graficzne tokeny, nie? No i to jest, to jest też no, z jednej strony. Z jednej strony fajne, z drugiej nie fajne. Nie? Tak samo tutaj temat jeszcze możemy też rozwinąć sobie o, o metaversy, nie? Co się dzieje w metaversach. To, to no już tak. następny jest też temat też powiązany: NFT i metaversy, A tutaj wracając do tych nft ków no to też bardzo chodliwe są zdjęcia tak zwanych, e to są małpki, małpy generalnie, nie? Tam w różnych rodzajach, czy tam w czapeczkach no, też tutaj. Coś. No, nie będziemy akurat mieć. Przygotowałem też, ale nie weszło na prezentację. I, i to, to jest na przykład też temat. I mało tego jest zapotrzebowanie, i ludzie kupują różne rzeczy takie, nie? Takie dzieła sztuki. Tak, o tych skarpetkach wspomniałem. No, no, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ktoś za 40 tysięcy kupił zdjęcie skarpetek, gdzie na przykład, dobra, ja przychodzę do ciebie i ci pokazuję, dobra, Maczku tu mam zdjęcie moich skarpetek na tego. No, ty, no fajne. No i no nic, no mam zdjęcie, nie? To ma wszystko wartość umowną, bo teoretycznie teraz. To jest sposób na zakamuflowane transferowanie pieniędzy pomiędzy różnymi osobami lub instytucjami, prawda? Oczywiście, to jest następne. Powiem Wam, że ten internet, który, który się tam tworzy, znaczy to, ten wirtualny świat, który się tworzy, bo to nie tylko na przykład jakieś dzieła sztuki. Do tego, zobaczcie, dochodzą różnego rodzaju e, gadżety do gier, gdzie mamy bardzo dużo osób, które grają. Młodzież, tak. nawet starsze osoby, które grają czy tam jakieś CSy, czy jakieś różne inne gry, które tam wchodzą i na przykład tam jesteś posiadaczem jakiegoś plecaka, w którym tym plecaku masz tam różnego rodzaju inne, czy jakieś spluwy, czy jakieś noże, czy coś tam i, i to się na przykład sprzedaje, to jest handel wymienny. Ja na przykład ja wiem, w że... czołgach? No. Armata czołgowa w danym czołgu w wocie z, nie wiem, super chromowanym przewodem lufy i tak dalej. I to już w 2014 roku pamiętam, że leżałem wtedy w szpitalu i leżał tam facet, który na takie coś wydał prawie 10 tysięcy złotych z karty kredytowej. I uwierzcie mi, kiedy żona przyszła do domu, czy przyszła do szpitala go odwiedzić z tą informacją, gdyby nie był wtedy w szpitalu, to by drugi raz na pewno nie wylądował. No tak. No ja nie ukrywam, że. Ja generalnie też jestem fanem czołgów i dlatego na przykład wchodzę czasami na sobie na na tą grę, ale to tam wchodzę, żeby sobie na przykład pooglądać, polukać, popatrzeć, jakie pancerze są i, i generalnie, bo ja jestem też fanem II Wojny Światowej, jestem, dlatego też tutaj jestem twoim też wiernym słuchaczem. Dziękuję. No, Także no różne są, to jest, powiem wam, że ten świat w ogóle wirtualny, to on jest naprawdę ogromny, nie? Tak sobie zobaczymy, co tam się dzieje, jakie tam pieniądze wchodzą, teraz troszeczkę przez, przez to, że, że tak... Yy, na tym bitcoinie to wszystko poleciało, te, te kryptowaluty poleciały, bo tam generalnie jest jak gdyby, ten, za to się, tam jak gdyby jest tym środkiem płatniczym kryptowaluta. Czy to jest Interium, czy to jest BNB, czy, czy to jest generalnie bitcoin, tam jest środkiem płatniczym. To nawet jak sobie zobaczymy, to y, są platformy, które jak gdyby są, y, można by powiedzieć coś takiego, że jest, y, obrazując, jest jak gdyby ziemia, ale w postaci małych kwadracików. Nie? I to jest jak gdyby wrzuconej to jest w postaci małych kwadracików, i ty możesz sobie na przykład wykupić tam jakąś ziemię. I tam te małe kwadraciki ma na przykład wykupiony Snoop Dogg, miał Adidas wykupione, miał Binance wykupione. I ty, jeżeli na przykład kupię sobie taki mały kwadracik obok Snoop Doga, to na przykład no to jest muzyk taki raper, i, i, i kto, hmm. i na przykład Snoop Dog tam zainwestował w to, troszeczkę teraz już tam zmniejszył sobie te kwadraciki, ale ty mieś taki kwadracik, który w w takiej największej presperycie on kosztował mniej więcej za 800 tysięcy dolarów, mogę sobie kupić taki kwadracik, no to snub Dogg ci wysyłał na przykład zaproszenie na swoją imprezę, która się normalnie odbywała u niego w domu, ale dostać wirtualne zaproszenie i mogę sobie przyjść na imprezę do niego do domu, na taką normalną imprezę, którą tam organizował. Nie? No to pewną formą tokenizacji jest, zdaje się, u Rafała Zaorskiego jego książka, którą puścił jest ich ograniczona liczba i ten kto posiada tą książkę też może do niego przyjść co jakiś czas na imprezę no tak. jest ona w tym momencie kartą wejścia tak 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 to jest też i nie kosztuje zrobione. mało ta książka no nie to jest też sprytnie zrobione <laughs> na tego no ale, no mamy. Także... ale a propos, ruszyłeś w kwestię 800 mm -hmm. od razu mi się skojarzyło że jest jakaś zadyma i panika wokół Binance, tej giełdy teraz, gdzie 800 milionów dolarów zostało w ostatnim krótkim czasie wypłacone z tej giełdy. Mm -hmm. Znaczy, to, wiesz, to różne informacje wychodzą, bo tak samo Stany Zjednoczone podały informację, że, że Binance zawiesza wypłaty, zawiesza wypłaty w Stanach Zjednoczonych. Nie? No i wiesz, pierwsza, pierwsza Twoja informacja, znaczy taka informacja, jak wychodzi do Ciebie, no to strach się pojawia i co się dzieje, bo Binance zawiesza wypłaty. No, ale potem musi się wczytać, zobaczyć, co się dzieje. No i się dzieje właśnie to, że, że, dobra, on zawiesza wypłaty, ale nie jak gdyby mm, autoryzowanym kontom. Czyli, jeżeli nie masz pełnej autoryzacji, no to ci nie wypłaci tego. I widzisz, taka pierwsza informacja, która wychodzi. I zawsze, tak jak mówili, e, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, <laughs> tak? na tego to tak samo tutaj masz, tak, że, żeby zawsze pomyśleć, bo pamiętajcie, informacje, które wychodzą, to nie są informacje takie, że one są dawno już zrobione, albo wychodzą w jakimś celu. Czyli to jest też jakiś cel. To mi też było ciężko kiedyś zrozumieć, dlaczego na przykład dane informacje wychodzą, bo one wychodzą w danym celu i czasami jest, kto wysyła taką informację, ona jest dawno zdyskontowana, jest już dawno w cenach i, i tego się można czy obawiać, czy nie obawiać, ale. Czyli można ale zaryzykować, to jest rynku. że komuś z Zawieszało rynku amerykańskiego na zależało na tym, żeby podkopać zaufanie do Binance. Tak, tak. Jak, tak. Wiecie, tak samo jak ten FTX upadł, bo FTX to była giełda w Stanach Zjednoczonych, ona upadła, no to teraz ktoś próbuje skontrować, na przykład teraz odnośnie Binance. No, ale nie bez powodu, bo przecież Binance, moim skromnym zdaniem, ponosi znaczącą odpowiedzialność, bo robił due diligence, że niby ma być inwestorem, a jednocześnie dużo było ich coina w tym, co miał FTX jako swoje aktywa, i potem nagle, nie, 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 jednak wy, nie będziemy. Znaleźliśmy chyba nie to, co chcieliśmy. I nagle co? Tąpnięcie i po FTX, tak? No tak, no to jest specjalnie. To jest taka. Dokładnie. E, jak, jak nawet się mówi tutaj na wojnie, to jest e, przyjacielski ogień, nie? Tak. To tak samo tu było, że tak. Że tu mamy tak, że spokojnie, tak, my, my wam pomożemy, wam położemy, a was wykończymy normalnie, na tego, żeby nie było. Znaczy nie? słowo, no. zamiast pomożemy, przełożyło się na zaraz was położymy. No i, tak. i położymy. tak, Tak. Tak, tak. Także widzicie, tutaj temat CBDC, Bitcoina, NFT-ków jest, jest ogromny. Tu można sobie rozmawiać, można dyskutować o tym, można naprawdę tutaj godzinami i można się zagłębić w to wszystko. Nie? Jak dla mnie, no to mówię, to przechodzi taką totalną inwigilację. Ja uważam, że to będzie minus dla, dla tak zwanej wolności, bo, Zdecydowanie. bo ja się boję, że w pewnym momencie my się naprawdę obudzimy tak, że nie będziemy mieć nic do gadania, a żadne formy protestu jak gdyby nam tutaj, nie, nie pomogą już. I, i nie bez powodu bo zaczynają się pojawiać znowu ten, y, próby tak zwanych walut lokalnych różnego rodzaju w Europie, tam gdzie jest euro, to oprócz tego jakieś municypalne y, projekty bankowe, waluta lokalna, cokolwiek, co daje inne wartości niż tylko to, co jest y, narzucone przez y, rządy centralne, federalne i tak dalej. I w krajach takich jak Włochy, Niemcy, Austria zyskuje to coraz większą popularność. No tak. Takie małe inwestycje, yy, takie małe yy, jak inicjatywy, przepraszam, lokalne. Także tyle tutaj o tych NFT-kach możemy powiedzieć. Także tematy są złożone i Bitcoina i, i generalnie tutaj. Walut cyfrowych, także tutaj jest. jest no i poruszając jeszcze metawersy, generalnie cztery obszary cyfrowego pieniądza i świata z tym związanego, żeśmy ruszyli. Przy czym metawersy zostawiamy sobie dzisiaj w spokoju. Są, mają też swoje choroby wieku dziecięcego, mają swoje problemy, pomimo pewnego zach zachłyśnięcia się tematem i nie rozwijają się tak, jak y, chciałaby ekipa y, zaraz. Stąd. To Zuckerberg, prawda? Tak, no on, to, znaczy on, on nawet, zobaczcie, Facebook jest, zmienił nazwę na Meta. Tak. Już nie nazywa Facebook, tylko się nazywa Meta, nie? I tak nie do końca to chyba im za, zażarło na tą chwilę, więc zostawmy to w spokoju. Ale trzy rzeczy bardziej po, przy swej nienamacalności <laughs> swojskiej, już o, takie, z którymi się obyliśmy, że istnieją, to już poruszyliśmy, czyli CBDC nadciągający. Kryptowaluty jako. Funkcjonujące, bo nie powiem, że istniejące, ale funkcjonujące oraz NFT, który, no, zwłaszcza w obszarze, jak to się mówi, artystyczno-plastycznym, czy jakoś tak obrazowym, mhm. też się coraz bardziej oswaja z naszą rzeczywistością. Tak, i to powiem Wam, że to są jak gdyby takie dziedziny, gdzie tam naprawdę pieniądz będzie szedł. I tam będzie duży pieniądz, bo to um, kto ma starszy PESEL, tak zwany, jak to można łatwiej powiedzieć, no to nie wchodzi w to, ale młodzież, co teraz robi w tamtych, w tamtych czasach, znaczy w tych czasach, gdzie jak oni się tutaj poruszają w ogóle w tym wszystkim, to to, to jest właśnie przyszłość na tego, nie? To tam będzie duży pieniądz i w końcu on też będzie jakoś tam e, w jakichś ryzach się tam poruszał, nie? Bo to wiadomo, gdzie pieniądz ucieknie, tam ktoś będzie chciał na tym łapę położyć, będzie chciał jakieś obostrzenia, coś będzie chciał zarobić na tym, to nie będzie tak, że będzie wolność wieczna, nie? To, cóż, to, co mówisz, powoduje, że zamiast używać słowa, gdzie, nie gdzie pieniądz ucieknie, tylko gdzie wartość. Tak. Gdzie jakaś wartość. Bo to już momencie, zawsze zawsze to się... jest przyjęte tak, że ile jest coś warte. Coś jest warte tyle, ile ktoś będzie chciał za to zapłacić. Dokładnie. Dobra, chyba mamy już podsumowanie zrobione. Czyli mamy podsumowanie zrobione, no ale trzeba też spytać o jakieś tam o jakąś przyszłość. Czyli tak, Tomaszu. Generalnie rzecz biorąc. Robisz swoją grupę, i to ma być grupa przede wszystkim zajmująca się tym, czego tobie zabrakło, kiedy ty zaczynałeś, czyli edukacja. Tak, tak, robimy, robimy taką grupę, już powstała, to jest Gambit Tradera. I tam będziemy generalnie też edukować społeczeństwo nasze tutaj polskie. Chcemy wyedukować, chcemy pokazać, co i jak i z czym się generalnie je. Tak na chłopski rozum, żeby żeby powiedzieć. Grupa jest bezpłatna, można śmiało dołączyć do tej grupy. Zobaczymy, jak tam będzie dalej to kreował. Tam będziemy właśnie edukować, będziemy przedstawiać różne perspektywy, jak czytać ten rynek, żeby, żeby po prostu mądrze patrzeć na te dane, które wychodzą. Dane, przekazy medialne i to wszystko. Żeby nie A ta być takim... grupa będzie funkcjonować na jakim medium? Ona funkcjonuje na Discordzie. Mamy stronę internetową, ona funkcjonuje na Discordzie, także można sobie wejść na, na Discord do nas. Jeżeli wejdziemy na naszą stronę www.gambittradera.pl, tam jest dostęp do grupy, można śmiało dołączyć do nas. No i ona ma funkcjonować na takiej zasadzie, że ma, chcemy po prostu edukować tam ludzi. Chcemy tam edukować, edukować, jeszcze raz edukować, bo powiem Wam tak. Ja zaczynałem moją przygodę z tradingiem, z handlem na giełdach i w ogóle z ekonomią. Znaczy, generalnie byłem po Akademii Ekonomicznej Wrocławskiej, teraz już Uniwersytet Wrocławski. No to y, jakieś tam pojęcie ekonomii miałem, ale zupełnie pojęcie ekonomia, handel na giełdach i, i inwestowanie to jest niebo a ziemia. I mnie nikt za rączkę nie poprowadził. I moja tak zwana droga do lambo polegała na tym, że na początku przez, przez po prostu szczęście zarobiłem dużo, potem bardzo dużo straciłem, to zaważyło praktycznie na moim życiu, ale stopniowo potem się to odrobiło. Jest masę ludzi takich, co po prostu. One ulegają, ci ludzie ulegają na przykład tam reklamom i, i szybko, że o tak, zarobię tam masę pieniędzy w chwilę, po czym się okazuje, że to nie. Właśnie w tradingu, w handlu, inwestycjach polega na tym, że trzeba dać czas czasowi. To musi zapamiętać. Są fajne słowa, ładne, trzeba dać czas czasowi na to, żeby po prostu to poszło. Mi ten. się to kojarzy z tekstem, który talibowie w Afganistanie powiedzieli do Amerykanów. Wy macie zegarki Amerykanie, ale my mamy czas. Też bardzo ładne na tego. Nie? Także zapraszamy. Będziemy tam też tworzyć portfel inwestora, bo portfel inwestora buduje się nie przez dzień, tydzień, tylko to się buduje czasami miesiącami, a latami. Taki zabezpieczający, czyli jakie akcje kupować, jakie walutki kupować, co sprzedawać, jakie FTS-y, FTF. I, I tutaj będziemy sobie razem współpracę z kapitanem prowadzić, czyli tutaj się pojawimy i będziemy też tutaj Wam i Państwu mówić, co ewentualnie można kupić, co jest ciekawego. Z tym, że to też nie ma być na zasadzie jakiejś nagonki, bo to pamiętajcie, Wy jesteście odpowiedzialni za swoje pieniądze. Nigdy nie ja. Jeżeli Wy zarobicie, to tylko dzięki sobie zarobicie, jeżeli Wy stracicie, to tylko dzięki sobie stracicie. To nie ma być na zasadzie takiej, że my będziemy was naganiać na to, że będzie, będziecie chcieli coś robić, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Może, może to jest też y, źle jeszcze powiedziane, bo generalnie y, ja jestem taki, można powiedzieć, że dobry chłopak, który chce dobrze dla wszystkich, ale nie da się dla wszystkich dobrze zrobić. No tak, to, to, to jest prawda. Na pewnym etapie nie da się zadowolić wszystkich, bo zawsze ktoś będzie miał osobne zdanie, a potem będzie mówił, że ale coś tam. No, no to już przerabiane było. Ja, kiedyś też taki znajomy powiedział, że słuchaj, Tomasz, nie uratujesz całego świata. Kogo się da to trzeba, a już nie uratujesz całego świata i naprawisz niektóre jednostki są stracone prawie że z definicji. Natomiast mhm. jeśli chodzi o nas, no ta twoja grupa efektywnie do pracy rusza się do pracy, do nauki. Jakoś 10 marca mówiłeś, tak? 10 będziemy portfel robić, ona już może dostęp... znaczy można już do niej dołączyć, a generalnie my tak od poniedziałku, czyli tutaj od 20, od tego poniedziałku, czyli od 20, od 20 lutego ruszamy tak, że ja tam już będę często, mamy też traderów, mamy też też osoby, które właśnie się ekonomią zajmują, jakimś długoterminowym inwestowaniem. I przede wszystkim, no mówię, to jest tak, jeżeli ktoś do nas przyjdzie, no to my staramy się wytłumaczyć, jak i co robić, żeby na tym rynku nie stracić. Bo najważniejsze, pamiętajcie, na rynku jest, żeby nie tracić, żeby jakiś pasożyt duży nie miał pieniędzy z Was. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo okazało się, że po tym jak zrobiliśmy ostatnio fajny materiał, który aż trzeba było na trzy części podzielić, jeżeli chodzi o to, czym się w danym momencie, jakim tematem się zajmowaliśmy, to grupa, którą też prowadziłeś, taka szkoleniowa, okazało się, że ktoś, kto trzymał pieniądze na tej grupie, miał do ciebie focha o to, że dlaczego uczysz za darmo pokazując tak. pewne rzeczy i rozstaliście się w związku z czym postanowiłeś w pełni, że tak powiem, ponosić odpowiedzialność sam za siebie, prawda? Ktoś cały czas tam mówił, że nie, nie rozdaje się cukierków w holu. Owszem. Tak, tak, jednocześnie... to było mówione, ale to jest. Wiecie, to jest tak, że ja nie zarabiam na, na jakichś szkoleniach, ja nie zarabiam na, na tworzeniu jakichś grup, bo grupy mogą być, mogą tam ewentualnie mieć koszty tylko tam serwerów, jakichś administracyjnych, które są. Ja zarabiam generalnie na handlu i z tego się utrzymuję. To jest moje wszystko główne źródło. I wszystko w temacie. Nie potrzebuję mieć jakichś szkoleń. Ewentualnie, jeżeli kogoś sobie biorę, to biorę sobie jedną, dwie osoby na rok. I to są potem takie bardzo naprawdę zaufane moje osoby, które mogę dużo powiedzieć, a żeby taką osobą, kto się stał, to też to nie jest na zasadzie takiej, że biorę kogoś z ulicy, tylko to jest poprzedzone. Długimi rozmowami, długimi, jeszcze raz długimi. Także mówię. Zawsze pamiętajcie, najważniejsze jest zainwestowanie w samego siebie. To jest najważniejsza Dokładnie. droga. Zainwestowanie w samego siebie. Ale jako, że jak sam wspomniałeś, zaczynamy pewną współpracę, to będziemy chcieli. Niezbyt długimi, 30-40 może minutowymi informacjami, raz w tygodniu, maksymalnie raz na dwa tygodnie, informować Was o tym, co się dzieje i w jaką stronę Twój portfel i dlaczego idzie. I to będzie w ramach czynnika edukacyjnego Twojej grupy. Oczywiście. Będziemy tutaj mieć współpracę, także będziemy tutaj część, znaczy będę częściej gościł na kanale i będziemy sobie rozmawiać właśnie o takich sprawach ekonomicznych. I też jak czytać te rynki i do czego się przygotować, bo czasami też jest cisza przed burzą, po czym może taka burza naprawdę nastąpić. Bo na chwilę obecną to chyba mało osób pamięta, jak, jak takie spadki na giełdach albo gdziekolwiek i, i złotówka może, może pikować aż tam po 5 albo nawet 6 zł za, za dolara albo za euro. Mało kto pamięta, i żeby nie dawać się takiej panice, jak było, że, że dolar był po 5 zł, to wszyscy dolara kupowali. Nawet pamiętam, że moja siostra dzwoniła do mnie i się pytała, czy, czy ma kupić na przykład dolara, nie? Po takich no ja i... mówię. Ach, tylko mówię, tyle edukuję i dalej nic z tego nie. No ale z kolei wiedząc o tym, jakie zjawiska zajdą, z tych, które można określić jako siła wyższa. Mhm. Można się zastanowić nad reakcjami odpowiednio wcześniej. Bo teraz, tak, 16 kwietnia ma być wyrok CUE dotyczący opłat za użytkowanie kapitału. Czy w ogóle banki taki, bankom takie coś będzie przysługiwać? A mówię o grupie w Polsce, 700 tysięcy kredytobiorców frankowych, którzy byli, teraz jest tego trochę mniej, ale generalnie rzecz biorąc, takie coś. Mhm. I na ile ja znam poziom rozmów w bankach, bo różne były w stosunku do stop bankowemu bezprawie, którego jestem członkiem władz krajowych, podchody ze strony banków na temat zamykania spraw frankowych, jako takich. No to walczą teraz maksymalnie, uruchomili wszystkich handlowców, wszystkie możliwe kanały dotarcia, żeby robić ugody. Aha. Bo robiąc te ugody. To już, coś jest na rzeczy? Jeżeli jest coś na rzeczy, jeżeli będzie ten wyrok negatywny co do banków, no to, kurde, skala ich rezerw, które będą musieli odpisać, może być bardzo wysoka. Strat z tego tytułu też wysoka. I trzy, wiem na pewno, że są obawy co do kondycji kilku mniejszych banków, które były w to zaangażowane, albo weszły w skład czegoś większego, bo zostały kupione w ostatnich latach. Mhm. No i że ktoś się nawet może przewrócić na polskim rynku i nie chodzi o jeden. Bank. Takie są dosłownie obawy w tym środowisku w chwili obecnej drżą. No ostatnio Więc teraz... branża bankowa poszła, na akcje, akcje poszły w górę, ale to tak wiesz, to jest cisza przed burzą też, nie? Ja tutaj też ogólnikowo jak sobie sprawdzamy, jakie są kursy pomiędzy właśnie WIG-iem 20 a euro do dolara, bo to jest też ważny przelicznik, Bo jeżeli kapitał przychodzi jakiś zagraniczny do Polski, to on przychodzi właśnie, jak jest dolar po 5 złotych, żeby on z dolara przychodzi do złotówki, bo ma wtedy dobry kurs, wtedy kupuje akcje na dołku, które są i to rośnie. I potem jest drugą strona. Na chwilę obecną WIG jest sprzedawany według mnie, żeby przejść z powrotem sobie po stanie złotówki do dolara kupić i potem poczekaj, a znowu dolar będzie po 5 złotych, i znowu to się takie kółeczko cały czas jak gdyby nam tutaj krąży i, i się coś tam dzieje z tym. Nie? Ale tutaj, no, ale teraz jak w tej branży, branży tutaj bankowej, to sobie też porozmawiamy o tym, jak to, to wygląda, nie? Bo, Więc no, teraz nie, mam nadzieję, nie... zwrócisz sobie na to uwagę, popatrzysz i będziesz miał jakieś przemyślenia. Tak, zobaczymy, jak to zobacz, zobacz jeszcze masku jeszcze tak yy, tutaj na marginesie to patrzcie, ile banki zarabiały na tych wszystkich kredytach, które wtedy były dawane i to wszystko, nie? I tak samo my, my, my was chcemy wyedukować, żebyście um, nie zakładali lokat, jak lokatę macie oprocentowaną 8%, a inflację macie 16-17%, czyli wy tracicie praktycznie 9% w przeciągu roku z tych pieniędzy, nie? Właśnie o to chodzi, żeby włączyć myślenie, a nie tempo spoglądać w to albo wierzyć, jak to mówią i słuchać jak świnia grzmotu, nie? Dokładnie, szanowni państwo. W tym oto momencie można powiedzieć, że to, co chcieliśmy powiedzieć dzisiaj, wyczerpaliśmy. Będziemy się widzieć zapewne w przyszłym tygodniu. Będziemy już mogli porozmawiać o tym, co wam się w tej chwili wykluło w temacie, w którą stronę iść przy konstruowaniu tegoż portfela tudzież, bo wiem, że pojawiły się u Ciebie zapytania z prośbą o pomoc w przekonstruowaniu portfela, który ktoś już miał z takiego czy innego powodu i być może tutaj powiesz nam wtedy chwili rząbka tajemnicy, które rzeczy są ciekawe lub bezpieczniejsze i dlaczego proponujesz wtedy w te strony, nie, nie dokładnie w jakie walory, tylko w które strony się, się obracać. Mhm. Jeśli się to, co mówiliśmy dzisiaj Państwu podobało, to... Bardzo się cieszę i zapraszam Państwa do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału. Nieustająco polecam kanały społecznościowe Tomasza Gonerusa z Discordem w tej chwili włącznie. Odawanie Rady z reklamami apeluję oraz jeśli się podoba, zachęcam do wsparcia mojego kanału, zarówno przez YouTube, a, jak i Patrona, i da wszystkim wspierającym i patronom serdecznie dziękuję. I żegna się wszem wobec kapitan Lisowski i Tomasz Gonerus. Dziękuję ślicznie za możliwość wystąpienia i będziemy, jak to mówię, do zobaczenia. We'll be in touch. Tak.